Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Tym razem z okazji 3000... Cześć, Willy. Nie przeszkadzaj teraz tutaj. Z tej okazji, że dzisiaj miała miejsce chwila, w której na moim kanale YouTube pojawiło się 3333 subskrybentów, abonentów moich filmów, chciałabym przygotować dla Was coś ekstra. Ponieważ w poprzednim filmie mówiłam o kamieniu szlachetnym chryzopras, w tej chwili omówię w takich trzech słowach jego działanie i dla kogo mógłby być przydatny i kto mógłby najwspanialej korzystać z jego energii. Moi drodzy, chryzopras jest niezwykłym kamieniem, nie tylko bardzo pięknym, o niezwykłym, takim bardzo, bardzo głębokim odcieniu, kolorze, takiej niezwykle pozytywnej energii. Jest to kamień, który idealnie pomaga wszystkim tym osobom, które są zmęczone, znużone, zniechęcone, które cierpią na depresję, na brak wiary we własne możliwości, we własne siły, czy które cierpią na choroby różnego rodzaju związane z grzybami, wirusami, bakteriami wewnątrz naszego organizmu, a także zatruciem toksynami. I tutaj można to powiedzieć tak symbolicznie, ponieważ te toksyny mogą być fizyczne, czyli w tym ciele materialnym, które pochodzą z pożywienia, z chemtrail, które pochodzą z wody, ale także tymi toksynami od tak zwanych toksycznych ludzi, toksycznych miejsc, czyli negatywnych energii. Dla osób, które przez długi czas były ofiarami wampiryzmu energetycznego, które przez długi czas miały do czynienia z osobami toksycznymi, również ten kamień może im pomóc, ponieważ on oczyszcza tak wspaniale nasze ciało i naszego ducha ze wszystkich złych energii i toksyn, złych energii zgromadzonych i zaprogramowanych jakby w naszych komórkach, naszego ciała. Jak wiecie, większość naszego ciała składa się z wody i ten temat omawialiśmy już w jednym z filmów, że woda ma możliwość zapamiętywania. Czyli jeżeli Wy przez dłuższy czas byliście w negatywnych miejscach, byliście z osobami, które wymawiają negatywne słowa, osobami toksycznymi, to te informacje zapisały się, zaprogramowały się w Waszych komórkach i chryzopras pomoże Wam tę energię oczyścić, usunąć te informacje. W czym jeszcze pomaga? Przede wszystkim dla osób, które mają złe sny, koszmarne sny, które są nerwowe, wybuchowe. Również może być wspaniałym przyjacielem, który pomoże Wam wprowadzić znów harmonię w Waszym życiu. Ale także dla osób, które są niezdecydowane, które przez dłuższy okres czasu mają taki problem z podjęciem jednej konkretnej decyzji, ponieważ różne możliwości nie pozwalają jak gdyby spokojnie spać. Osoby te ciągle myślą, czy zdecydować tak, czy siak i najlepiej nie podejmują żadnych decyzji, aby, broń Boże, nie podjąć tej złej. Także dla osób, które chorują na wszelkiego rodzaju grzybice, w tym grzybicę Candida albicans, to już mówiłam Wam w poprzednim filmie, mogą ten kamień nosić w formie talizmanu zaprogramowanego, aby tą chorobę leczyć, albo mogą pić z niego wodę, czyli z tego naturalnego kamienia, tak jak pokazywałam Wam w poprzednim filmiku. Zauważyliście również, że powolutku będę nazywać filmy numerkami, tak abyście się nie pogubili, abyście mieli je w kolejności. Jak wiecie, jest w tej chwili 395 filmów na moim kanale i ten będzie 396.
Popatrzcie, znowu trójka. 3, 9, 6 i dzisiaj 3333, a na Facebook polubienia strony 3003, więc same trójki. Moi drodzy, ale co jeszcze? No przede wszystkim chryzopras pomaga osobom, które mają problemy ze sferą seksualną, czyli cierpią na oziębłość, bezpłodność i to i czy mężczyźni, czy kobiety. Wspaniale pomaga w czasie menopauzy, w czasie dojrzewania i leczy wszelkie choroby jajników, jajowodów czy jąder prostaty. Moi drodzy, widzę, że żaby będą starały się mnie przekrzyczeć. Kto będzie teraz głośniej mówił, prawda? Ale jakoś sobie poradzi. Mam nadzieję, że mnie jeszcze słyszycie. Jest to również kamień radości, optymizmu, czyli dla osób, które odczuwają taki wewnętrzny smutek, noszenie jego w postaci talizmanu czy picie z niego wody również może być bardzo pomocne, aby odzyskać tą radość życia. Pomaga również podjąć inicjatywę, a także pobudza intelekt i daje wiarę w przyszłość, czyli jeżeli straciliście już nadzieję na to, że coś w waszym życiu się polepszy, to może być on bardzo, bardzo pomocny. Ale co jeszcze dla osób, którym przez jakieś sytuacje życiowe brakuje wyobraźni, czy dla artystów, pisarzy, dziennikarzy, którzy nagle otrzymają nowe pomysły, nowe impulsy, aby pewne rzeczy stworzyć. Również dla osób, które chorują na choroby weneryczne przenoszone drogą płciową, może on być bardzo, bardzo pomocny. No i przede wszystkim wszelkiego rodzaju choroby skóry. Jak wiecie, w ostatnim czasie może się nasilić wszelkiego rodzaju drapanie, swędzenie, wszelkie wypryski na skórze, egzemy, ponieważ jest to również związane z tym, co widzicie, co obserwujecie na waszym niebie, czyli tak zwanym chemtrails, rozpryskiwaniem w atmosferze różnych środków chemicznych. U nas mówiłam wam w jednym z ostatnich filmów, że przez cały tydzień miała być piękna pogoda. No moi drodzy, na niebie było już widać wczoraj rano i dzisiaj rano, że z bazy, już będą teraz teorie spiskowe, że z bazy amerykańskiej na Wyspach Azorskich były smugi na niebie, wszystkie samoloty stamtąd rozpryskujące tutaj środki chemiczne i już niestety niebo jest przykryte. Pokażę wam to na zdjęciu dla tych wszystkich osób, które nie wierzą, ale które starają się wytłumaczyć sobie, że takie rzeczy nie istnieją, mimo tego, że jest już tysiące materiałów dowodowych wszędzie dostępnych na ten temat. Moi drodzy, ale wracając do naszego cudownego chryzoprasu, jeszcze co jest bardzo ważne, wracając do tych chorób skóry, leczy on również łuszczycę i egzemy. No i przede wszystkim najważniejsza informacja, że jeżeli posiadacie chryzopras, to nie powinny go dotykać inne osoby, nawet te najbliższe, ponieważ jest to kamień bardzo związany z wami i wszystkie inne osoby zostawiają na nim ślady energetyczne i te mogą mieć negatywny wpływ na jego właściwości. I co jeszcze powinniście wiedzieć, to przede wszystkim to, że jest to kamień, który kocha wodę, czyli należy go w wodzie moczyć, myć pod zimną wodą, bez oczywiście dodatków jakichkolwiek środków, ponieważ on uzyskuje przez to piękniejszy kolor. Czyli czym bardziej go kochacie, czym bardziej go szanujecie i czym bardziej moczycie go w wodzie, to będzie to miało dla niego na niego lepszy wpływ. Ale to już macie w innym z moich filmów, jak obchodzić się z kamieniami szlachetnymi, czyli o kamieniach, które lubią ciemność lub lubią wodę. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, to bardzo proszę o kciuka w górę. Dziękuję wam za wszystkie przewspaniałe komentarze i za wszystkie subskrypcje. I do naszych kolejnych spotkań. Wasza Maria Bukarti.